Mamy daną funkcję g od x równa się 2 podzielone przez x do trzeciej odjąć 1 przez x kwadrat. I teraz naszym zadaniem jest znaleźć pochodną tej funkcji, czyli g' od x oraz znaleźć wartość tej pochodnej w x równym 2. Czyli to oznacza, że mamy znaleźć nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji dla x równego 2. No, jak zwykle zachęcam Cię, spróbuj samodzielnie rozwiązać to zadanie, wciskając pauzę i próbując samodzielnie. Tutaj mogę udzielić kilku wskazówek. Po pierwsze, żeby skorzystać z pewnych podstawowych własności potęgowania. Po drugie, żeby skorzystać z pochodnej funkcji potęgowej, którą tutaj już gdzieś wyprowadziliśmy ten wzór. No i warto znać pewne zupełnie podstawowe reguły dotyczące różniczkowania. No dobrze, no to jak ja skorzystam z tych wskazówek? No, zacznę od tego, że przepiszę tę funkcję g od x w innej postaci. No i tutaj najpierw popatrzmy na ten pierwszy składnik. Ja zapiszę go w postaci 2 razy x do jakiejś potęgi. Tylko jaką potęgę tutaj muszę napisać? No Tutaj skorzystamy właśnie z takiej własności potęgowania. Tutaj napiszę to z boku, że jak mam 1 przez x do n tej, to to jest to samo co x do potęgi minus n. Czyli odwrotność powoduje, że wykładnik zmienia się na przeciwny. Czyli odwrotność x do trzeciej to jest x do minus trzeciej, czyli tutaj mamy wykładnik minus 3. No i potem mamy odjąć. Analogicznie postąpimy z tym drugim składnikiem, tutaj. Czyli tutaj będę miał odjąć x do potęgi, tutaj było 2, no to jak wezmę odwrotność, to będzie minus 2. No i teraz skorzystamy ze wzoru na pochodną funkcji potęgowej. Może ja przypomnę, jak ten wzór wygląda, że jak mam x do potęgi n i chcę to zróżniczkować, pochodna tego, to jest n, czyli ten wykładnik, razy x do potęgi n minus pierwszej. Tutaj ten wykładnik zmienia się o 1. No właśnie. No i teraz z tego skorzystamy. Czyli jak będziemy obliczać g' od x... No to tutaj musimy wziąć ten wykładnik. Ten wykładnik tutaj wziąć. I pomnożyć, warto, pomnożyć tę funkcję przez ten wykładnik, a następnie zmniejszyć ten wykładnik o 1. Tutaj mamy jeszcze dwójkę. No to wiemy z podstawowych własności różniczkowania, że jak mamy funkcję pomnożoną przez stałą, to jej pochodna to jest ta stała razy pochodna tej funkcji. Czyli to będzie 2 razy pochodna funkcji x do minus 3. No, i tutaj, tak jak mówiłem, musimy ten wykładnik napisać na początku. Minus 3, no tak jak tutaj, to jest to n. Razy x do potęgi minus 3 odjąć 1. Tutaj trzeba bardzo uważać, bo ktoś mógłby pomyśleć, no jak mam zmniejszyć wykładnik o 1, no to tutaj, mam, tutaj mam 3, jak zmniejszę 1, to będzie 2, czyli będzie minus 2. Ale właśnie nie, my mamy zmniejszyć o 1, mamy odjąć 1. A jak od minus 3 odejmiemy 1, no to będzie minus 4, to nie będzie minus 2, to będzie minus 4. Czyli tutaj za chwilę to napiszemy, będzie minus 4, ale najpierw zajmijmy się jeszcze tym drugim składnikiem, czyli odjąć pochodna tego drugiego, no i tutaj znowu musimy wziąć ten wykładnik, pomnożyć x przez ten wykładnik, a następnie zmniejszyć ten wykładnik o 1, czyli będzie minus 2, to jest to nasze n. Razy x do potęgi o 1 mniejszej. Muszę odjąć 1, tak? Tutaj odejmuję 1, czyli minus 1. No to ile to będzie? g' od x będzie równe. I teraz tak. 2 razy minus 3 to będzie minus 6. Razy x do potęgi, tak jak mówiłem, minus 4. Odjąć. I tutaj mamy minus. I minus 2, no to minus razy minus da nam plus. Czyli tutaj mogę napisać, że to jest plus 2 razy x do potęgi minus trzeciej. No to obliczyłem pochodną, czyli rozwiązałem pierwszą część zadania, a teraz pozostaje nam jeszcze druga część, mianowicie mamy obliczyć, jaka jest wartość tej pochodnej dla x równego 2, czyli nachylenie stycznej do wykresu x równym 2. No to obliczmy, ile jest g prime od 2. No to wstawiamy minus 6 razy 2 do potęgi minus 4, dodać 2 razy 2 do potęgi minus trzeciej, to to jest to samo, co minus 6 podzielone przez 2 do czwartej, znowu korzystam z tej własności, dodać 2 podzielone przez 2 do potęgi trzeciej. no to mam minus 6. 2 do czwartej to jest 16. Dodać 2 przez 8. Mogę sprowadzić to do wspólnego mianownika. Wspólnym mianownik będzie 8, dlatego że ten pierwszy łamek mogę skrócić przez 2 i to będzie 3 ósme. Czyli to będzie minus 3 ósme. Dodać 2 ósme. Minus 3 ósme plus 2 ósme to będzie równa się minus 1 ósma. Czyli może napiszę tutaj bo tam słabo to może widać, g od 2 to się równa minus 1 ósma, czyli nachylenie stycznej do wykresu tej funkcji w x równym 2 jest równe minus 1 ósma.